Nerko! To jest znowu kolejny odcineczek z trzeci odcineczek. Że jak wstałem już, to znaczy, że znowu kolejna walka WWE, trzeci odcineczek z tego. Dzisiaj walka jest taka, ponieważ walka była jakaś taka, była jedna walka, w której Render zawsze w tej walce przegrywał. Było też trzy walki i zawsze on przegrywał w tej walce, ponieważ Brock Lesnar kontra Randy Orton. I u mnie zobaczymy, ta moja walka, zobaczymy, kto wygra, czy Brock Lesnar, czy Randy Orton, bo w tamtej walce, to tak prawdziwej, to tam Randy zawsze przegrywał, bo na przykład chciał Randy zaczął się kolejnej walki z Brockiem Lesnar i on cały czas przegrywał, ponieważ mu robił wszystko, F5 mu robił, takie wiecie, jak egzocina. I normalnie chciał jeszcze walki, chciał chociaż raz wygrać i przegrywał cały czas walce, ale The Undertaker wygrał tą walkę z nim, chociaż raz. I Brock on też chciał, żeby wygrał on, ale w sumie z Raider, to by wygrał, no to po co on chciał, żeby z The Undertakera pokonać. Ja na przykład Big Show albo Kane'a, bo oni są większy, żeby walić ich są na co. I mnie Raider kontra Brock Lesnar. I w tej walce będzie jeszcze jedna taka historia. Historia, że wszyscy Lesnarzy, które mam na piosence, wszyscy przyjdą zrobić by jakiegoś finishera i jak się cały czas będzie normalnie się Brock Lesnar i już przyjdzie kolejna osoba, ale nie gruba, nie taka duża. Jak już mieli, będą mieli problemy, no, co zrobić, to wtedy przychodzi Big Show albo Kane, albo The Undertaker. The Undertaker to wiadomo, że przyjdzie od jego tyła, więc... Tak to może też być. I zobacz, zaczynamy walkę! No cóż... Zaczynamy waleczkę na sium. Pierwszy będzie wchodził Brock Lesnar. Tak budeczko będzie wchodzić. Chodzimy Brock Lesnar. Oh yes! What you did? We do at the 63 pounds! WWE Universal Champion! Brock Lesnar! Who is the opponent?
53 parts. E l'ho preso in survival. Randy Orton. Fatta Brock Lesnar. Brock Lesnar. Randy Orton. E tanto strikes. Brock Lesnar. Brock Lesnar. No fake fires. Randy Orton. Bubble bomb. Bubble bomb. One, two, no. No. We got safe in the bed, daughter. No, you free? What the fuck? John Cena!
non è possibile, non è idiota! Oddio Ben! Dol.
ładny wzrost. No. Gdzie tu jest? Tam czekajcie widokiem. And the Sting! No! Sting and the Professor Man too! Oh, my DT! Randy, oh, Dad, is it 1, 2, 3? 1, 2, oh! What did you doing? And then a colon! Thank you.
Flaminia muore. Ogólnie tak, ta walka ogólnie zakończyła się już Randy Ortonem, ponieważ progres ten był taki dobry, że aż w końcu na zasadzie miejsce musiał wejść od razu The Game, The Undertaker, ponieważ tak, pewnie wiecie, nie wiem co to nazwie, że wszyscy wrestlerzy chcieli się wkurzyć na tego progresa, ponieważ progres, bo wszyscy wrestlerzy chcieli pokonać tego Brocka Lesnera, że nie mieli nieskończonych finisherów. Wreszcie nie było takie zadania. Oczywiście, żeby zdobyć, ogólnie żeby odblokować Eddie Guerrero, to wszyscy wreszcie się wkusili na Brocka Lesnera i każdy przyszedł, żeby go tak po prostu, wiecie. Myślę, że na ostatnim miejscu miał być Goldberg, bo on był najlepszy, ale w końcu pomyślałem, że przyjdzie ostatni jako Dude taki od tyłu i go w tego końcu coś tam wymyśli. I ogólnie Brock Lesnar miał też taki problem, że wszyscy razy tu przyjdą. Ja myślę, że na początek przyjdzie tylko jeden i myślę, że wszystkim poradzi. I drugi się pojawi też był łatwo. Ale ten dużo, no to wiecie co. Trochę się niestety pozakończyło. O. Tutaj jest mój piesczyk. Staj się do kamerki. No więc do zobaczenia w kolejnych filmach z WWE. Do widzenia. Elo.